Dzień dobry, kolejny film i kolejna realizacja. Nawet nie robiłem wstępu do tego filmu celowo, sami zobaczycie co i jak będzie powstawać. Robimy szafkę na narzędzia ogrodowe. Tym razem w moich, czy też pod moimi rękami, pod pilarką, którą mam w ręce, widzicie świerk. Poszedłem znowu do szwagra, coś tam żeśmy wynaleźli u niego, co nada się na taką realizację. Ten materiał leżał na dworze, więc był suchy, ale oczywiście naciągnął wilgoci z powietrza. Spokojnie się nada. Jest dość gruby, 22 mm. Tutaj obcinam miejsca, które miały jakieś skazy lub też te deski, widzicie, one są z jednej strony zawsze idealne, a z drugiej strony czasami zdarzy się właśnie, że jest jakiś ubytek w materiale. Po cięciu na pilarce czasami strugam ręcznie, czasami strugam na wyrówniarce, jak mi pasuje. Tutaj chyba, nie wiem, jedna czy dwie deski były jakieś do docięcia właśnie na pile, więc mówię, dobra, no to jest 2-3 posunięcia strugiem i mamy gotowe. Teraz pojawia się w mojej ręce coś, czego nie widzieliście. Tutaj zdecydowałem się na użycie tego małego dremela z bardzo małym frezem, ponieważ cięcie na pile, które zrobiłem, usunęło mi ten taki mikro wręk. To jest naprawdę malutka rzecz, 2 mm, więc zdecydowałem się właśnie, że użyję małego frezu i spokojnie to zrobię. Kwestia połączenia to są chyba boki. Jedne z elementów najdłuższych, 180 cm. Tutaj nie trzeba wielkich sił, więc spokojnie lamelki wystarczą. Mają tylko pozycjonować materiał, żeby on się nie rozjeżdżał, ponieważ te deski są w miarę równej grubości. No i tak, i teraz klejenie. Etap, którego nie da się uniknąć. Tutaj tak, podłączam głowicę do zbiornika ciśnieniowego z klejem. Klej jest D4, czyli właśnie do stosowania na zewnątrz, i jest założona głowica do właśnie lamelek. Idealnie, naprawdę to wypełnia właśnie tą szczelinę zrobioną fryzarką, a później same krawędzie to już pędzelek w rękę i nie mam, znaczy można byłoby zmieniać tą głowicę, ale szybciej to wydaje mi się zrobić w ten sposób. Pyk, pyk, pyk i tutaj no nie da się tego przyspieszyć. Chwilę to trwa, ale ten akurat klej, który widzicie, ten zielony Tite Bonda, on jest dosyć rzadki, więc nie zasycha, czy też nie wiąże zbyt szybko. Jest kilka minut na pracę. Tak jak powiedziałem, tutaj użyłem lamelki, bo jest to tylko połączenie, czy też pozycjonowanie tych materiałów. Nie ma się to rozjeżdżać w pionie czy w poziomie, jakkolwiek zależy z której strony patrzymy, i to wystarczy, nie? Tutaj nie potrzeba jakichś wielkich sił, kilka docisków, żeby te deski razem dotknąć i gotowe. Po sklejeniu, no tutaj to klejenie zajęło mi, nie wiem, powiedzmy dzień czy dwa, robiąc oczywiście inne jeszcze prace w międzyczasie. Teraz formatowanie. Zaczynam zawsze od tego dłuższego brzegu. To daje później tą krawędź referencyjną. I dalej kolejne. Aha, widzicie, tutaj też w moich rękach czasami się pojawia ten pomocnik, nie? Pilarski, który pokazywałem kiedyś. To jest świetna sprawa, kiedy chcę znaleźć miejsce na końcu materiału, gdzie będzie zero. Trafia idealnie w punkt, więc jestem w stanie ustawić z przodu super dokładnie i z tyłu również. Nawet przy długości, nie, tutaj ja mam z tyłu 1,80 m. Dobra, i teraz cięcie drugie, równoległe. Tnę to na 40 cm szerokości.
tyle będzie praktycznie na wcisk tam pod dach. No jest oczywiście dach, powiedzmy, jeszcze parę centymetrów wysunięty bardziej, ale zobaczycie sami, że jest to celowe działanie. No właśnie, dlatego że pomyślałem, że co będę się później męczył ze szlifowaniem tego, kiedy mogę wykorzystać grubościówkę. Tutaj wchodzi chyba, słuchajcie, 410, więc mam po 5 mm z jednej i z drugiej strony jeszcze luzu. Zobaczcie na wąż z odciągiem, on po prostu w tym momencie przy takim zbiorze to jest normalnie full. Ilość wiórów, które wtedy się pojawia, to jest szaleństwo, ale bez problemu przy sośnie, czy świerku ten materiał nie był jakiś idealnie suchy, więc on się już przyklejał mi, widziałem, do blatu, ale bez problemu tutaj posuw to daje radę. Zbierałem chyba milimetr od spodu i około pół milimetra z tej strony. Tylko wiecie, żeby przeczyścić te miejsca, gdzie jeszcze gdzieś tam się klej pojawił. No właśnie, i teraz zobaczcie, to jest miejsce, które wykonywałem tą frezarką Dremela malutką. Tam klej oczywiście wyszedł w tym wręgu, czy w puście. No i teraz kwestia czyszczenia tego. Wcale to nie było takie proste i miłe, ponieważ klej no po prostu zaklejał mi te wpusty i trzeba było później chwilę się pobawić, żeby ten klej usunąć. Nie było tego dużo, całe szczęście, ale i tak było to trochę takie wkurzające. Tutaj znalazłem jedyne narzędzie, które miało nóż 2 mm, to był właśnie ten strug wyżłabiak. Dobra, no i teraz kwestia połączenia korpusu. Tutaj znowu idę, powiedzmy, na czas. Nie chcę kombinować. 10,5 chyba, nie? Tak, czyli 21 mm ma grubość. 21 mm ma grubość płyty. 5 wrzecion. Bodajże 8. Więc to idzie mijem, nie? Jeśli jest ustawione również symetrycznie, to nieważne później, czy płytę ułożę prawo, lewo, na pewno będzie pasować. Od czoła było wiercone, teraz wiercę w tych płytach pionowych. Aha, no i jeszcze później mówię, dobra, no zanim to skleję, to wypadałoby załamać trochę te krawędzie. I tutaj znowu ja się tak przyzwyczaiłem, słuchajcie, do tej frezarki. Z jednej strony nie lubię walić wiórów pod nogi, ale z drugiej strony ta frezarka jest po prostu, kurczę, tak poręczna, że ciężko mi się odzwyczaić je, żebym jej nie używał. Nie, bo równie dobrze można było wrzucić to teraz w dużą frezarkę na stół, wióry by się zebrały, posuw by posunął całą płytę, ale mimo tego jednak czasami prościej i łatwiej wziąć jednak narzędzie do materiału, nie? Dobra, no i teraz klejenie całego korpusu. Tutaj na stole widzicie też, pokazywałem ostatnio na Facebooku, świetny podajnik. Lamello naprawdę po prostu jak coś wymyśli, to wymyśli. Ta butelka sama dozuje ilość kleju. W tym momencie jest głowica, właśnie była włożona na kołki 8 mm, ale też jest głowica do lamelek. No i dobra, teraz kwestia łączenia tego wszystkiego razem. To jest bok naszej szafki. Teraz wkładam, właśnie tutaj kombinowałem, jak to zrobić, nie? Bo miałem inne elementy jeszcze przygotowane. Dobra, to jest spód i wieniec górny teraz. No Jarek, dawaj, nie kombinuj. Wieniec górny i później na to nakładam kolejny bok. Proste i łatwe, nie?
Widzicie tutaj te elementy, powiedzmy 1,50 m teraz w górę jest, na podłodze leży 1,80 m. Spokojnie jesteśmy w stanie sobie poradzić w jedną osobę, mimo że te elementy już nie są lekkie, nie? Dobra, tutaj kątów jakichś wielkich mierzyć nie będę, bo kołki również jakby pozycjonują to wszystko. Oczywiście później przekątne sprawdziłem jeszcze, ale kwestia ważniejsza tutaj jest jakby dociśnięcie tych miejsc połączeń, długie ściski i tak sobie zostawiłem to na noc. Dobra, i teraz kwestia co kołu. Tutaj w moich rękach pojawia się krek. Również posiadam, używam, ale praktycznie tylko wyłącznie w miejscach, gdzie nie będzie faktycznie widać tego połączenia nigdy. I kiedy ten mebel powstanie, już kiedy go postawimy docelowo w pion, wszystkie te połączenia znikną, nikt nigdy więcej tych otworów montażowych, które właśnie teraz wykonuję, nie zobaczy. To będzie cokół i takie trzy podpórki pod podłogę. I tutaj pomyślałem, że idealnie, naprawdę krek się do tego nada, ponieważ po pierwsze jest to szybkie połączenie, jesteśmy w stanie to zrobić dosłownie w parę minut. Po drugie, te połączenia są też dosyć mocne, nie? No, mógłbym zrobić tam nawet na dwa otwory, ale to już nie ma sensu. A to są podpórki właśnie pod podłogę, w których wiercę właśnie te dwa otwory, co 32 mm. Takie plastikowe stópki, to jednak oddzieli troszeczkę to drewno od podłoża. Bez sensu byłoby, żeby ta cała nasza praca, którą włożymy w konstrukcję tego, później się niszczyła, no bo wilgoć będzie przechodziła od betonu na same drewno. Trzeba to przewidzieć i również, no, jeśli ktoś nie ma takich plastików, najprościej papa czy jakakolwiek membrana i to spokojnie załatwi sprawę. Dobra, no i widzicie, jak to przygotowałem, czyli to jest montowane pod spód i również przykręcane od spodu właśnie na system Krega, czyli te łączenia kieszeniowe, tak zwane. Jeszcze zostało mi kilka wkrętów tych z tymi łbami płaskimi. One zdecydowanie najmocniej dociągają, a ten materiał sosna czy świerk jest tak miękki, że użycie tutaj tradycyjnego wkręta z łbem skośnym nie ma w ogóle opcji prawa bytu, bo przechodzi to jak przez masło, nie? Tak, tutaj kombinacje z głowicami, bo już nie miałem jak dojść w tym miejscu, było dosyć wąsko. I wtedy faktycznie te małe wkrętarki, które mają te dziwne głowice kątowe, przejście na wkrętarkę, pomaga. Dobrze. Element kolejny. To są elementy króciutkie, więc tutaj będzie to półka. No i zobaczcie, znowu w moich rękach pojawiają się lamelki. Jeśli ktoś nie pracował z lamelkami, to naprawdę polecam, spróbujcie. Zobaczycie różnicę między lamelkami a kołkami okrągłymi, czy też domino. Zobaczycie różnicę w czasie pracy. Na korzyść oczywiście lamelek. Jest to najszybszy znany mi sposób i też jak gdyby, nie wiem przy innych lamelownicach jak to jest zrobione, ale przy tej maszynie Z-Tap 2 odciąg jest, słuchajcie, no genialny. Tam nie ma po prostu grama wiórów, więc robicie to bardzo szybko i super czysto. Czyli jak zwykle to co lubię. Dobra.
Lecimy dalej. Tradycyjnie Jarek zrobił szafę w elementach. Czas na mnie, żeby zacząć ją malować. Mam lazurę. Dawno lazurą nie malowałam. Jest, jak wiecie i pamiętacie z wcześniejszych filmów, to jest preparat pomiędzy impregnatem a lakierobejcą, czyli wchłanialność trochę gorsza niż impregnatu, ale na tyle jest rzadkim preparatem, że jednak drewno wchłania się lepiej z kolei niż lakierobejca. Wcieramy, to też pewnie pamiętacie z poprzednich filmów, praktycznie może nie suchym pędzlem, ale niewielką ilość nanosimy, ale raczej staramy się wcierać w drewno. Drewno oczywiście wcześniej przygotowane, odpylone, znaczy najpierw zaszlifowane, potem odpylone, potraktowane wood preserverem, czyli środkiem typowo owadobójczym, i dopiero po odparowaniu, po wyschnięciu tego środka zabezpieczającego surowe drewno nakładamy, i tutaj pytanie, minimum dwie warstwy lazury. Ja z reguły, z racji tego, że maluję cienko, nakładam 3 warstwy i wtedy uzyskuje się już fajną taką powłokę hybrydową, która... No, my na domu mieliśmy 11 lat lazurę. Fakt, że dom jest osłonięty od działania praktycznie w 70-80% od działania promieni UV, które najbardziej niszczą powłokę wszystkich preparatów, no i też nie jest narażony mocno na wilgoć, bo deszcz tylko od dolnej części domu padała na elewację, więc ta lazura wytrzymała na pewno dużo dłużej. Ta szafa też będzie pod drzwiami, też będzie osłonięta od słońca, więc ja się nie boję. 3 warstwy cienko naniesione, około 16 godzin, przynajmniej tak podaje producent, między jedną warstwą a drugą, czyli no, nie da się raczej zrobić tak, żeby nawet przy tej ciepłej temperaturze malować rano i wieczorem drugą warstwę, bo ona nie wyschnie wystarczająco. Pamiętajcie też o tym, że są obostrzenia, jeżeli chodzi też o temperaturę dodatnie. Nie możemy malować w nie wiadomo jakiej gorączce, dlatego ja też schowałam się w warsztacie z tego względu, że to Jarek jeszcze to będzie kończył. Maluję też to w całości z tego względu, że posklejaliśmy tą szafę i żeby nie trzeba było taśm, moglibyśmy to w elementach, ale trzeba by naklejać miejsca późniejszego klejenia, więc zdecydowaliśmy, że to nie będzie nic trudnego, jeżeli w całości to pomaluję. Nanosić możemy lazurę pędzlem, również natryskiem. Pędzel myjemy rozpuszczalnikiem i to chyba wszystko, jeżeli chodzi. Oczywiście pamiętamy o szlifowaniu po każdej warstwie, bo inaczej będzie szorstka ta powłoka. Nie polecam robić tego na szybko i bez malowania. I rzecz, o której mówię zawsze, jeżeli chodzi o tego typu preparaty, tylko przy lazurze, zaraz nie wylała, tylko przy preparatach żelowych tego nie robimy, ale przy wszystkich innych pamiętajcie, żeby wymieszać preparat bardzo dokładnie płaską listewką, żeby zebrać te wszystkie substancje, pigmenty i tak dalej ze spodu puszki. Ja wybrałam kolor, to jest orzech laskowy. Nie wiem, co mnie natknęło jeszcze z orzecha, chyba w takim odcieniu nic nie mamy, więc bo zielonego ostatnio się trochę namalowałam i stwierdziłam, że dobra, dość zielonego, trzeba teraz pójść, a mamy wszystko dookoła albo zielone, albo w mahoniu, więc poszłam orzech laskowy. Zobaczymy, jak w naturze, jak naniosę, jak to będzie wyglądać. Ale to jest taki czekoladowy. Nie taki pomarańcz jak tik czy mahoń, tylko bardziej czekolada, ciemna czekolada. We'll be right back.